pomocą Pana. Zaczynajmy od pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Nie możemy w tym krótkim czasie cały ten list przeczytać, ale możemy się nim tak zasadniczo zająć i wyciągnąć też kosztowne dla nas wnioski. Także chciałbym zacząć i czytać pojedyncze też wiersze. Zaczynajmy od listu do Efezjan 1, od trzeciego wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Czytajmy 17 wiersz. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czternasty wiersz. Albowiem On jest pokojem naszym
On sprawił, że z dwojga jedność powstała. I zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Siedemnasty wiersz. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Czwarty rozdział, pierwszy wiersz. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Właściwie jeszcze z trzeciego rozdziału bym przeczytał od 17 wierszu. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Z czwartego rozdziału jeszcze czwarty wiersz. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Piętnasty wiersz. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. I jeszcze z piątego rozdziału. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za was, za nas, jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. I jeszcze z szóstego rozdziału. Dziesiąty wiersz. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Trzynasty wiersz. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. I ostatni wiersz. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Na razie dotąd Słowo Boże. Umiłowani bracia i siostry, ten list do Efezjan przedstawia nam jak najwyższe myśli odnośnie naszego stanowiska, w które przez Chrystusa zostaliśmy
wstawieni to, co my w Chrystusie posiadamy. My dzisiaj rano też czytaliśmy ten wiersz. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani. Właściwie trzeci wiersz miałem na myśli. Który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Tak, my jako wierzący czasu łaski, którzy należymy do zgromadzenia, do tego Kościołu Chrystusowego, to my wiemy, że nasze przeznaczenie jest niebo, jest dom ojcowski, tam, gdzie Chrystus jest. I że my w Nim właśnie posiadamy wszelkie błogosławieństwa. Jak to Pan Jezus sam mówi w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, że On nas zabierze tam, gdzie On jest. On chce nas mieć u siebie. I kiedy Paweł pisał ten list do Efezjan, to można wychodzić z założenia, że oni byli na bardzo zdrowym, duchowym poziomie. Także on im mógł objawić takie głębokie myśli. To jest całkiem inaczej jak na przykład pierwszy i drugi list do Koryntian, gdzie widzimy, że Koryntianie mieli różne między sobą kłótnie, był tam niemorał, różne mieli trudności, jak postępować. I Paweł musiał im pisać, aby ich napominać. On nie mógł pisać taki piękny list z takimi głębokimi myślami, jak ten list do Efezjan, gdzie on tyle różnych rzeczy objawił. On musiał pisać o bardziej zasadniczych rzeczach do nich. Ale te różne listy są nam dane, bo my wiemy, że to nie ci wierzący w Efezie byli lepsi od tych z Koryntu, albo ci z Koryntu byliby gorsi. Tu w ogóle nie chodzi o takie porównania. My wiemy, że sami w sobie posiadamy tą grzeszną naturę, to ciało i każdy z nas je posiada i sami z siebie to nie jesteśmy w ogóle w stanie pojąć tych myśli Bożych. My w ogóle za nimi się z naszej starej natury nie ciekawimy. W ogóle jest nam to przeciwne. Tak jak każdy człowiek z natury, każdy niewierzący ucieka przed Bogiem i nie chce nic o tym słyszeć, nie rozumie tego i wręcz działa przeciwnie. Tak i my jeszcze w sobie mamy to ciało i jeśli mu pozwalamy działać, jeśli nie trzymamy w śmierci, to dochodzi do takich smutnych rzeczy, jak one się objawiły u Koryntian. My czytaliśmy tylko urywkowo, ale apostoł Paweł tu w 4 rozdziale też napomina Efezjan, ostrzegając ich, żeby, na przykład 4:25, żeby odrzucili kłamstwo, żeby mówili prawdę. On ich też ostrzega w 5 rozdziale, żeby się nie opijali winem, żeby byli trzeźwymi, żeby rozsądnie mogli postępować, żeby nie spali, stali się wygodni jakby w wierze. Różne też tutaj znajdują się praktyczne uwagi. I to wszystko jest nam napisane do naszego pouczenia. I list do Efezjan, i list do Koryntian. Nie powinniśmy wpadać w taki błąd i powiedzieć, no mój duchowy stan jest teraz taki niski, ja teraz będę tylko czytał list do Koryntian, będę się tylko tym zajmował, bo mi to potrzeba. Owszem, dobre jest to czytać, ale nie powinniśmy z tego powodu powiedzieć, no ja nie jestem jakoś tam godzien czytać list do Efezjan, tylko bo mój duchowy stan jeszcze nie jest taki. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy czytać całe Słowo Boże. Powinniśmy się nim zajmować ze względu na to, że to właśnie te nowe życie, które w nas jest, jest jak ten dobry zasiew, który przecież wpadł w nasze serce.
I przecież z tego rośnie ta roślina. I ona potrzebuje tego duchowego pokarmu. My musimy jeść, duchowo mówiąc, Słowo Boże codziennie, żeby mieć z czego czerpać. I Duch Święty, który przecież w każdym wierzącym zamieszkał, on chce przez te słowo, które my czytamy, którym się zajmujemy dzień w dzień, on chce przez te słowo kierować nasze myśli w kierunek myśli Bożych. Jest taki jeden właśnie piękny wiersz w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale. Drugi list do Koryntian 3:18, gdzie to jest pokazane w takim obrazie. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Apostoł Paweł tu pisał o Mojżeszu i o tym, że on musiał nakrywać swoje oblicze, bo ono się świeciło przez to, że on spotykał się z Bogiem i z Nim rozmawiał i miał tą ścisłą społeczność z Bogiem. I jak on wychodził z tej społeczności do pustyni, do Izraela, to oni widzieli te świecące oblicze i to ich przerażało. Oni tego nie znieśli, że ten święty mężczyzna Mojżesz z tej obecności Bożej przyszedł i w pewnym sensie on ich jakby oskarżał. Oni się czuli w sercu, w sumieniu oskarżeni. Oni tego nie znieśli. My wiemy też, że to był czas, kiedy oni też otrzymali zakon od Boga. I ten zakon wymagał od nich posłuszeństwa. I oni się trwożyli po prostu. Także Mojżesz jako rozwiązanie musiał swoje oblicze nakrywać. On się im nie mógł już pokazywać. Tak się go bali. A tu właśnie w przeciwieństwie do tego widzimy, jak to jest u nas. Do tego mi się przypomina jeszcze jeden wiersz z drugiego listu do Tymoteusza. Pierwszego rozdziału, gdzie też to przeciwieństwo jest pokazane między tym, co było w Starym Testamencie w czasie zakonu, a co my w czasie łaski posiadamy. Drugi list do Tymoteusza 1, wiersz 7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Ten duch bojaźni to było to, co posiadał Izrael tam w pustyni. Oni się bali, bo im był dany zakon i zakon wymagał posłuszeństwo. Oni byli sługami Bożymi i mieli w posłuszeństwie wykonać wolę Bożą. Sami się do tego zobowiązali. Powiedzieli, chcemy wszystko czynić, co Bóg nam każe. Więc Bóg im dał zakon. I zakon tylko objawił, że człowiek z własnej siły nie jest w stanie wykonać woli Bożej. Ten zakon dałby im życie, gdyby go spełnili, ale nikt nie był w stanie spełnić cały zakon. A kto w jednym upadł, to upadł w całym zakonie. Tak też czytamy w Słowie Bożym. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Trzy rzeczy. Bóg nam dał ducha, odnowił naszego ducha. I nie jest to cudowne, że ten nasz odnowiony duch, to nowe życie, które my posiadamy, ma cechy pozytywne. Jest tu mowa o mocy. No my sami w sobie mocy nie mieliśmy, ale nasz nowy duch ma moc. I on ją ma tylko w powiązaniu, w połączeniu z Duchem Świętym, który w nas mieszka i w posłuszeństwie wobec Słowa Bożego. Ale teraz jesteśmy w stanie być posłuszni. Teraz mamy tą siłę od Boga. Wcześniej tego nie mieliśmy. Można sobie też tutaj ten wiersz ładnie porównywać i tak połączyć z pierwszym listem do Koryntia, z 12, 13
i 14 rozdziałem. Ten 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi przede wszystkim o Duchu Świętym i o darach, które przez Ducha Świętego zgromadzeniu są dane. Że to są różne dary. Zgromadzenie jako ciało Chrystusowe składa się z różnych członków. Jest oko, jest ręka, jest noga i one wykonują różne funkcje, a jednak każdy członek należy do tego jednego ciała. Nie może jeden członek powiedzieć o drugim, że jest wyższy od niego albo że go nie potrzebuje. I wszystko Duch Święty w swojej mądrości tak powiązał, połączył ze sobą. I On daje tą moc. O tym mówi pierwszy list do Koryntian 12. Mocy i miłości. Miłość jest drugi punkt. Też w przeciwieństwie do zakonu. Sługa izraelski, który Bogu chciał być wierny, nie działał z miłości, tylko ze strachu przed karą, z takiej bojaźni. Ale to nie była bojaźń taka pozytywna jakby, tylko po prostu strach przed karą. A my działamy z miłości. Dlaczego? Bo Bóg z nas uczynił dzieci Bożych. Bo Bóg nas miłuje. I Jego miłość jest wlana też w nasze serca. My jesteśmy w stanie odpowiadać na Jego miłość. Z tą samą miłością. Ze względu na to, że to On w naszych sercach uczynił. I o tym też czytamy w pierwszym liście do Koryntian 13. Ten cały rozdział jako główny temat ma miłość. A ta trzecia rzecz tutaj w tym siódmym wierszu to jest powściągliwość. Można tak powiedzieć, taki zdrowy zmysł, rozsądek. To jest też bardzo ważne. Jakby tego nie było, to nasza służba dla Boga i dla współwierzących nie byłaby taka zrównoważona. Mam na myśli to, co też widzimy w pierwszym liście do Koryntian 14, gdzie apostoł Paweł porównuje mówienie w językach jako ten dar dany od Boga w przeciwieństwie do prorokowania, czyli mówienia słowa na daną sytuację. Bo tu prorokowanie, chcę to wyjaśnić, nie ma na myśli w ogóle w pierwszej linii zapowiadanie przyszłości. Tak jak w Starym Testamencie prorocy byli wysłani do Izraela, żeby im pokazać, co u nich się złego dzieje i żeby z tej społeczności, którą oni mieli z Bogiem, wyjść do ludu i żeby im powiedzieć, zobaczcie, to u was się nie zgadza, a Bóg teraz do was przemawia, co wy musicie uczynić, żeby ten błąd usunąć. Żeby ten problem usunąć, żeby to rozwiązać, żeby Bóg, bo Bóg was chce błogosławić, żeby Bóg was znów mógł błogosławić. To jest to słowo prorockie. I Paweł porównuje tam w tym 14 rozdziale to dobitnie. On mówi, wy, Koryntianie, wy staliście się dumni. Wy zaczęliście się klepać tutaj tak i mówić, zobaczcie, ja mam dar mówienia w języku. Nie jestem ja bardzo duchowy? To było wszystko bardzo takie uczuciowe, też i egoistyczne, bo kto w języku mówił, budował samego siebie, tam pisze. Nie to, że to mówienie w języku wtedy było złe. Ono wtedy było dane. No jakiś tam ograniczony czas. Dzisiaj tego już nie ma. I nie chcę wchodzić w ten temat, ale Słowo Boże tłumaczy też, dlaczego tego już dzisiaj nie ma. Główny punkt jest ten, że na początku, kiedy całe Słowo Boże jeszcze nie zostało napisane, to Żydzi, którzy przeciwstawiali się pierwszym chrześcijanom, otrzymali przez te mówienie w językach świadectwo od Boga, bo to On czynił ten cud mówienia w językach. Otrzymali dobitne świadectwo przez te mówienie w języku, w obcych językach, nie hebrajskim, że Bóg teraz Ewangelię rozniósł poza granice Izraela, że On teraz mówi do wszystkich i do pogan, czego wcześniej nie było. I to był dar, bo On też był używany wśród wierzących, ale Koryntianie na
używali ten dar wtedy. Dzisiaj go po prostu już nie ma. Nie to, że Bóg by go nie mógł dać, ale po prostu nie ma już tej potrzeby i to przestało. Ale widzimy, tam po prostu nie było tej powściągliwości, tego zdrowego zmysłu, rozsądku. Oni się cieszyli z tego, jak te małe dzieci, ale nie myśleli o tym, co jest pożyteczne dla zgromadzenia, że zgromadzenie musi być budowane duchowo i że Bóg też chciał przemawiać do serc i pokazać, jakie są problemy, bo zawsze są jakieś problemy. Nie oszukujmy się. My możemy to ładnie zamaskować. Oczywiście, możemy udawać, że wszystko jest dobrze, ale przecież Bóg zna nasze serca i On je zna i do nas przemawia nie, żeby nas męczyć, nie, żeby nas zniechęcać, ale raczej, żeby nas uwolnić z tego, co nas obciąża, żeby nam dać radość i błogosławieństwo. I w tym celu właśnie też i te prorokowanie, czyli te mówienie tego Słowa Bożego było potrzebne. Apostoł Paweł też tam wyjaśnia na jednym przykładzie, że to się właściwie nawet i dzieje przez tego, który służy tym słowem proroczym, nieświadomo. Bo ten przykład jest, że ktoś niewierzący wychodzi, niewierzący wchodzi, jest pośród was, słyszy te słowo prorocze i upada na swoje kolana i wyznaje, że Bóg jest pośród was, czyli jest trafiony w swoim sercu i sumieniu, bo Słowo Boże do niego przemawia. To może być całkowicie ktoś obcy, to może być sytuacja, gdzie ten brat, który służył na przykład tym słowem, w ogóle o tym nie mógł wiedzieć. Ale Bóg o tym wiedział. Także tutaj widzimy, wracając do tego, jakiego ducha nam Bóg dał, że Bóg nam dał ducha, który ma takie piękne trzy cechy. Moc, miłość, powściągliwość. I można sobie to ładnie zapamiętać i ten temat zgłębić przez pierwszy list do Koryntian 12, 13 i 14, gdzie to jest właściwie w szczegółach opisane. Tak. Także z takim duchem to my, jak to czytaliśmy w drugim liście do Koryntian 3, 18, oglądamy z odsłoniętym obliczem naszego Pana. My się zajmujemy Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. I to działa w naszych sercach tak, że my zostajemy przemienieni w ten sam obraz. To jest proces. Tak jak ta roślina powoli rośnie. I potem daje owoc, i to różne są etapy. Tak jak to długo trwa od zasiania do żniwowania, jak taka roślina rośnie, tak i nasze życie duchowe jest, no jak i życie człowieka, no nie? Jest niemowlę, potem jest małe dziecko, potem jest młodzieniec, jest dorosły, jest ojciec we wierze. Czyli ktoś, kto już naprawdę jest bliski Pana. I to wszystko Bóg sam przez Ducha Świętego w nas działa, ale my musimy Mu też dać tą możliwość zadziałać. Więc apostoł Paweł, który napisał ten list do Efezjan, on to czynił oczywiście inspirowany przez Ducha Świętego. I my widzimy, jak Duch Święty tutaj dał taką kolejność, że on nie zaczynał od tego Efezjanom mówić, co oni muszą zrobić najpierw, jakie warunki u nich się muszą znaleźć, żeby oni to wszystko mogli zrozumieć, co on tutaj napisał. Dlatego też już mówiłem, czytajmy ten list, niezależnie od naszego stanu duchowego, po prostu czytajmy całe Słowo Boże i też ten list. Bo to, co tu znajdujemy, jest faktem. Bóg nas w takie stanowisko przeniósł, że my możemy korzystać z wszelkich błogosławieństw Bożych. Tylko, że
my oczywiście poznajemy Chrystusa coraz lepiej w naszym życiu stopniowo. I też stopniowo coraz bardziej poznajemy, co Mu się podoba. I stopniowo też urzeczywistniamy to w naszym życiu coraz lepiej. Ale jak coś poznaliśmy, jak Słowo Boże nam coś pokazało, to bądźmy temu posłuszni. Jak Słowo Boże też coś wyraźnie mówi, czyńcie to, to czyńmy to też z posłuszeństwa do Pana. Może dopiero później zrozumiemy dlaczego. Tak czytaliśmy o tym w tym trzecim wierszu, że Bóg nas błogosławił i w czwartym, że On nas wybrał przed założeniem świata. I to jest coś, co jest nam tylko tu właściwie tak objawione, przed założeniem świata. Czyli Bóg nie założył najpierw świat, stworzył człowieka, człowiek wpadł w grzech, a potem Bóg pomyślał, no dobrze, muszę ich jakoś uratować, wyślę mego Syna. Tylko Bóg to wszystko już wiedział, zanim On ten świat stworzył i On nas wybrał już przed założeniem świata. On już to wszystko w Chrystusie przeznaczył. To świadczy o Jego ogromnej miłości do nas. Bo On wiedział, że my w ogóle nie będziemy Go miłować, że my jako grzesznicy będziemy chcieli przed Nim uciec. I to byłoby dla nas wiecznym potępieniem. Ale Bóg w swojej miłosierdzi przygotował wszystko sam od siebie, aby nas z tego stanu wybawić, uratować. My też tu widzimy w tym pierwszym rozdziale, jak jest podkreślana moc Boża, w której On jest też już w stanie to wszystko wykonać. Bóg nie tylko powiedział, ja chcę was zbawić, ale Bóg też miał plan, jak to wykonać i Bóg ma moc, w której On to wykonał przez Chrystusa Jezusa. I tutaj apostoł Paweł też jeszcze raz w 17 wierszu, to czytaliśmy, podkreśla, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. To nie jest tak, jakby Bóg nam tego ducha nie chciał dać. Zasadniczo to my wszyscy posiadamy odnowiony duch jako wierzący i posiadamy Ducha Świętego, który w nas mieszka. Ale tu myślę, że chodzi też więcej o to, żebyśmy też Mu pozwolili działać. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. I jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. To jest niesamowite dla nas, że Bóg nam nie tylko przebaczył nasze grzechy, ale że On nas uczynił dziećmi Bożymi i współdziedzicami z Chrystusem. My byśmy przecież od siebie nigdy nie odważyli coś takiego powiedzieć. Ale Bóg to uczynił. I tu właśnie o tej mocy i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. Że wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Czy nam to też nie daje otuchy? Patrząc się na nasze życie codzienne, jak często my jeszcze grzeszymy, jak często jeszcze jednak to ciało w nas działa, czy to by nas nie mogło doprowadzić do wątpienia, czy rzeczywiście Bóg nas zbawił? Ale my tu widzimy, Bóg jest mocny, On to uczynił. Oczywiście nie powinniśmy lekkomyślnie postępować z grzechem, to jest poważna sprawa, ale wiemy też ze Słowa Bożego, z pierwszego listu Jana do wierzących, z pierwszego rozdziału, że jeśli, jak to w 9 wierszu pisze, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
Jeśli się to zdarzyło nam nieszczęśliwie, że znów zgrzeszyliśmy, to wyznajmy to jak najszybciej. A Bóg, On chce nas oczyścić. On oczywiście chce, żeby nam się to nie powtórzyło. On chce nas opierać w wierze. Dajmy Mu działać. W Chrystusie przecież jesteśmy uwolnieni od grzechu. To jest tylko kwestia tego, żebyśmy się tego mocno trzymali w wierze, żebyśmy się zajmowali Panem i zawsze, jak odczuwamy też i w tym problem, żebyśmy też i poszli na kolana i się modlili do Pana, żeby On nam w tej szczególnej, trudnej sytuacji pomógł i nas zachował. I Pan nam da wtedy pokój w nasze serce i nam pomoże. My tu widzimy, jak myśli są skierowane na Chrystusa. Ta siła to On, 20 wiersz, to Bóg okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych. Właśnie to jest największym dowodem na to, że Bóg przyjął dzieło odkupienie Chrystusa. Że Chrystus nie tylko umarł tam za nasze grzechy, ale Bóg Go z martwych wzbudził. Bóg potwierdził, że Chrystus jest święty, bez grzechu i że On potrafił dać tą ofiarę za nasze grzechy i że On to uczynił. I że Bóg z kolei Go z martwych wzbudził, aby to właśnie potwierdzić. I posadził po prawicy swojej w niebie. Chrystus ma te pierwsze miejsce. Ku prawicy Bożej. I to jest naszym też i bezpieczeństwem. I nie ma nikogo, który by był wyższy od Niego. To jest też tu podkreślone w tych wierszach. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione. Nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. A potem czytamy coś znów godnego zauważenia odnośnie nas. Wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Chrystus jest naszą głową, my jesteśmy Jego ciałem. To właśnie 23 wiersz o tym mówi. Ten Kościół, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Znów nie bylibyśmy, nie odważylibyśmy się sami coś takiego o nas powiedzieć, że my jesteśmy pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. To jest niesamowite. My, a jacy my z natury jesteśmy źli? Ale Chrystus nas oczyścił. Chrystus nas uczynił świętych i umiłowanych przed Bogiem. I On z nas stworzył coś nowego. Nawet jeśli tu na ziemi jeszcze mamy to ciało grzechu, to jednak tam w domu ojcowskim, w niebie, u Chrystusa już tego nie będzie. Tam będzie te wesele baranka z oblubienicą swoją, ze zgromadzeniem. Tam właśnie ten wiersz najbardziej, myślę, będzie jawny. Że zgromadzenie jest pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Kiedy Bóg wysłał Syna swego na tą ziemię, to On żył zupełnie w zgodzie z myślami Bożymi. Chrystus zawsze miał upodobanie Boga Ojca swego. Żaden człowiek tego nie miał, tylko Chrystus. I Chrystus mógłby po tym wszystkim prosto wstąpić do nieba, wrócić do Ojca swego. Wtedy jednak byłby On sam. Wtedy nie byłby On głową, bo nie byłoby, no nie byłoby nas jako Jego ciało. Kogo głową byłby On? A teraz jednak Chrystus jest głową. I Jego ciało to my jesteśmy Jego ciałem. I dlaczego? Bo Chrystus
poszedł na Golgotę, bo Chrystus dał swoje święte życie za nas. To jest wszystko dzięki Niemu. I dlatego teraz On nas tak pobłogosławił, że nas nazywa pełnią swoją. To jest tylko Jego łaska. Widzimy właśnie też i ciągle, jak to jest powtarzane, skąd my pochodzimy. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Dokładnie. Słowo Boże tutaj pisze to bezpośrednio. Nie ukrywa tego faktu, nie upiększa niczego. Mówi tak, jak z nami jest. Jest nam to niemiło czytać, ale im bardziej my się z tym zgadzamy, im bardziej my przyjmujemy to do wiadomości, że Słowo Boże ma rację i się przed tym upokarzamy, tym lepiej. Właściwie to jest też i ten absolutnie pierwszy krok do wiary. Czy jest tu ktoś, kto o sobie myśli, że ja w zasadzie jestem jeszcze dobrym? To myśli, ja przecież z moimi dobrymi uczynkami postaram się Bogu podobać. I On przecież chyba musi to uznać. Przecież chyba musi powiedzieć, no ty to byłeś dobry. No. Czy ktoś jest tu, kto sądzi, że na takiej podstawie wstąpi do nieba? Na podstawie własnych uczynków? Na podstawie własnych starań? A Słowo Boże nam wszystkim mówi, i mi, przecież to mówi do wszystkich, umarliście przez upadki i grzechy wasze. My przed Bogiem byliśmy jak martwymi. Martwy to ani palcem nie potrafi ruszać. Nic nie potrafi uczynić. Takimi byliśmy. I to właśnie Bóg w swojej miłosierdzi nas z tych martwych wzbudził przez Chrystusa. Tak można to duchowo powiedzieć. My czytaliśmy też o tym, że w 8 wierszu łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Tak, Bóg w swojej łasce się nam objawił, a my tylko musieliśmy uwierzyć. Uwierzyć, tak, to jest. Ta wiara oznacza zgadzać się z tym wyrokiem Bożym. Upokorzyć się przed Bogiem i wyznać dokładnie tak, jak ty to mówisz, tak to jest. Zgadzam się, wyznaję przed Tobą moje grzechy i proszę Cię o to, zbaw mnie. Więc jeśli tu ktoś jest, kto tego nie uczynił miło, dusza, przyjdź do Chrystusa swoimi grzechami, wyznaj je przed Nim. On Cię przyjmie. Chrystus też nie da się wielce prosić. Po prostu przyjdziesz i On nikogo nie odrzuci, kto do Niego przyjdzie. On za Twoje grzechy umarł tam na Golgocie i On Cię zbawi. On to uczyni. Tylko przyjdź w wierze. Boży to dar. Nie z uczynków, ale nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Tu też jest podkreślane, że w ogóle te uczynki nasze ani joty by nie dodały do naszego zbawienia. Więc to też nie jest nawet i jakaś miksturka. Troszkę łaski Bożej, troszkę moich dobrych uczynków. 50-50 coś takiego. Nie. Bóg w 100% nas zbawił, a my 0% do tego dodaliśmy. I dopiero jako tacy, którzy jesteśmy zbawieni, którzy otrzymaliśmy tego nowego ducha, tego ducha mocy, miłości, tego zdrowego zmysłu, to wszystko uczynił Bóg w swojej łasce w naszych sercach. To teraz jesteśmy w stanie też i, jak to 10 wiersz mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy. To jest też to podkreślenie, że to my jesteśmy dziełem Bożym. Nie, my działamy dla Boga. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tu nawet nie pisze, że my je czynimy, tylko my chodzimy w tych uczynkach. Po prostu teraz możemy wykonać wolę Bożą, bo On ją w nas działa. Bo jesteśmy w zgodzie z Bogiem. I też czytaliśmy w tym drugim rozdziale o tym,
jak to 14 wiersz czytaliśmy, że On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała. To wskazuje na Izrael, na Żydów, którzy byli wybranym ludem Bożym, którzy przecież posiadali zakon i mieli się za coś, bo uważali, że przecież Bóg tylko się im objawił. To są ci jedni, a ci drudzy to jesteśmy z pogan. A Bóg to wszystko wziął w Chrystusie i sprawił z dwojga jedność. I w 17 wierszu też czytaliśmy: zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Oczywiście, co do wiedzy o Boże, to Żydzi byli Bogu blisko. Posiadali Stary Testament, znali Boga, chociaż wiedzieli, który to jest ten właściwy Bóg. A ci z pogan to w ogóle mieli jakichś bałwanów. Całkiem byli daleko od Boga. Byli daleko. A jednak tu widzimy, że ten pokój z Bogiem jest zwiastowany i tym z daleka, i tym, którzy są z blisko. Bo wszyscy potrzebowali ten pokój. I Żydzi też. Bo wiemy, że z zakonu nikt nie mógł się Bogu upodobać. Także te ciało Chrystusowe, ten Kościół składa się i z Żydów, i z nieżydów, z pogan, z nas. I nie ma tu już w tym ciele podziału między Żydami a nieżydami, jak to było w Starym Testamencie. Dzisiaj jesteśmy chrześcijanami wszyscy. W tym czasie łaski. To jest coś cudownego. Nie chciałem jeszcze też zapomnieć, podkreślić ten wiersz z drugiego rozdziału, który czytałem wcześniej. Szósty wiersz, gdzie pisze, że wraz z Nim, czyli z Chrystusem, wzbudził nas Bóg, czyli przez to, że nam dał te nowe życie, to jest ważna właśnie myśl i kosztowna, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Posadził w czasie przeszłościowym, czyli to jest dokonany fakt. Trudno jest nam to zrozumieć, bo my jesteśmy obydwoma nogami jeszcze tu na ziemi i by się powiedziało, jak to w okręgach niebieskich, ale to jest ta myśl, że my dzisiaj już w duchu możemy się tym zajmować, co będzie w niebie. Przyjdzie ten dzień, jak Chrystus nas zabierze do siebie, gdzie z wiary przejdziemy do oglądania. Jeszcze żyjemy z wiary, a nie z oglądania, ale już teraz we wierze możemy się tym zajmować. I to jest też, jeszcze raz podkreślenie tej myśli, czytajmy całe Słowo Boże, czytajmy też i ten list do Efezjan, gdzie te błogosławieństwa nam są pokazane, bo to jest coś, co już dzisiaj we wierze możemy oglądać. I to też jest to, co jest naszym celem. Tam jest nasz cel. A jak ja się zajmuję moim celem, im bardziej ja to czynię, tym więcej moje serce też i zachęca mnie czynić to, co jest zgodne z tym celem i porzucić to, co nie jest takie ważne, co nie jest takie istotne, i się skupić na tych ważnych rzeczach, które się Chrystusowi podobają, bo są zgodne z Jego myślami i z tym celem, że my będziemy tam u Niego. Też i czytaliśmy z trzeciego rozdziału ten 19 wiersz, między innymi mogli poznać miłość Chrystusową, 18 wiersz, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową i tak dalej. Widzimy tu, jak Słowo Boże nam pokazuje, że to dzieło Chrystusa i też Jego serce do nas, że to ma skuteczność i na cały czas naszego życia, i na wszelkie trudności naszego życia, i zawiera wszelkie błogosławieństwo, i po prostu odnosi się do wszystkiego. Tutaj właśnie w tym obrazie tej szerokości, długości, wysokości i głębokości pokazane.
Apostoł Paweł tu w tych ostatnich wierszach tego trzeciego rozdziału po prostu ogląda Chrystusa i Go uwielbia. I to jest też naszym celem, stać się wielbicielami. Tak jak każdy z nas, który uwierzył w Chrystusa, przez chrzest wyznaje, że jest Jego własnością i stawia się po Jego stronie, tak też i my, szczególnie wspólnie, przez łamanie chleba uwielbiamy też i Boga. Bo my tam zajmujemy się śmiercią Chrystusową. To jest to najpiękniejsze, co Bogu możemy przedstawić. Ta śmierć Chrystusa powiązana z Jego świętą ofiarą, że On poszedł za nas w sąd. I oglądając Chrystusa w Jego mękach, oglądając Go w Jego posłuszeństwie, w Jego oddaniu, te wszystkie piękne cechy, to prowadzi nasze serca do podziwu. Bo my nie potrafimy tego zrozumieć, ale podziwiać możemy to i przedstawiać to Bogu. To jest to uwielbienie w naszych sercach, w szczerości, w prawdzie i w duchu. Bóg się z tego cieszy. W czwartym rozdziale czytaliśmy o tej jedności. Nie chcę już wchodzić w to na to w szczegółach, ale też widzimy, jak nawet nie tylko każdy z nas osobna duchowo rośnie, ale całe zgromadzenie jako takie też duchowo rośnie i jest tam podkreślane, że my jako współwierzący sobie nawzajem w tym pomagamy i mamy pomagać. I że jesteśmy też i przez Ducha Świętego i przez Jego działanie ze sobą powiązani. Że to jest naturalne i zdrowe, jak my się wspieramy duchowo i jak to pomaga zgromadzeniu, żeby był wzrost duchowy. I żebyśmy też mogli się ostać we wierze. No, w piątym rozdziale czytaliśmy o tej miłości, w której my mamy żyć i w tym Chrystus sam jest nam najpiękniejszym przykładem, oczywiście. A w szóstym rozdziale widzieliśmy, że póki tu na tej ziemi jesteśmy, to mamy jeszcze tą walkę. Ten bój. I tutaj jest nam pokazane, że ten bój toczymy, 12 wiersz, 6 rozdziale, nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami. I to właśnie wskazuje na to, że szatan i jego demony przeciwstawiają się Bogowi. I widzimy, jak ten cały świat też i jest przesiąknięty tym duchem zła. Także my żyjemy w takim środowisku, w takim otoczeniu, gdzie po prostu naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa wymaga też i walki. Nie jest to naśladowanie Chrystusa proste. Nie powinniśmy sobie to wyobrażać jako spacer, bo jest nam to potrzebne, to wszystko, co też tutaj widzimy. Nie mamy już czasu wchodzić w te szczegóły. Ale ile różnych cząstek jest nam w tym uzbrojeniu potrzebnych, żeby Pan nas zachował. I chciejmy to też przestrzegać. Blisko Pana być w modlitwie, w czytaniu Słowa Bożego, żebyśmy zachowali i nasze serca, i nasze zmysły w Chrystusie. Żeby Pan sam nas, można powiedzieć, obronił, żebyśmy zostali przez Niego zachowani. Bo to też wiemy, że czasy, w których my żyjemy, akurat też i są złe. Czas łaski, jesteśmy tego przekonani. Zbliża się końcu, nie wiemy, kiedy Pan po nas przyjdzie, ale w tym świecie widzimy, że jest coraz więcej niepokoju, bezradności i bezbożności. To jedno z drugim też i się jak takie koło błędne łączy, że ludzie coraz bardziej działają bezbożnie. Z tego wnioskuję, że ich myśli też idą w zupełnie fałszywe kierunki i decyzje, które podejmują, wprowadzają ich w nieszczęście. A my musimy Pana prosić, żeby On nas przed myśleniem tego świata też i zachował. A właściwie
to nie patrzmy tylko tak negatywnie, żeby Pan nas przed złem zachował, ale zajmujmy się też sami i zachęcajmy się nawzajem. Zajmujmy się Panem w Słowie Bożym, bo to nas w najlepszy sposób zachowa, bo to nasze serca dla Niego ciągle na nowo ociepla i nam daje tą moc. Pamiętajmy też, że w Objawieniu 2, gdzie ten list jest też napisany do zborów Efezjan, to właśnie ta ich pierwsza miłość, ta najkosztowniejsza miłość oziębła. I to Słowo Boże też napisało, aby nas napominać, jak szybko i u mnie ta pierwsza miłość do Pana może oziębnąć i muszę też dać sobie to powiedzieć i wtedy się dać znów na nowo zachęcić przez Pana, żeby to usunąć z mojego serca, co jest przeszkodą, żeby ta miłość do Niego znów się od nowa jakby zapaliła. Niech Pan swoje słowo błogosławi i niech Pan nas tutaj, ale też na każdym miejscu jako świadectwo zgromadzenia zachowa na wspólnej drodze wiary i niech On nas zachęca też w oglądaniu Chrystusa już tu, na tej ziemi, bo to zachowa nas też przed wielu nieszczęściami, przed smutkiem i to nas pocieszy też w trudzie i przede wszystkim kieruje nas to do naszego celu, do Chrystusa samego. Niebie ja własność mam. Sure.
199. Żyć, nie odwlekaj z tym do jutra.